Idę dzisiaj do rodziców, a teraz skoczę sobie do Złotych Tarasów na burgerka. Pojechałam do rodziców, będę tutaj jutro i w środę rano wracam do Warszawy i jadę prosto na zajęcia. A teraz oglądam YouTube i montuję następny odcinek. Wróciłam do domu, zrobiłam sobie makaron soba z mnóstwem różnych warzyw, na to tempeh i jeszcze do tego ogórki i kimchi. Wróciłam właśnie z zakupów w Kauflandzie, wydałam 165 zł i kupiłam mnóstwo rzeczy i też jak na mnie kupiłam naprawdę sporo takich wegańskich, typowo wegańskich produktów, takich wegańskich zamienników, właśnie parówki, kaszankę, ser, tofu marynowane, ale to akurat norma. Pokończyły mi się też strączki, więc kupiłam opakowanie takiej drobnej fasolki i czarną soczewicę, pierwszy raz w życiu kupiłam. Moje ulubione oliwki. Już mamy sezon na szparagi, także bardzo się cieszę. A to jest najlepsze mleczko kokosowe, bardzo, bardzo polecam. I najwspanialsze wegańskie lody. No i owoce, warzywa, różne pyszności. Dzień dobry, dzisiaj się nie odzywałam, bo chciałam mieć taki dzień dla siebie po tych wszystkich wyjazdach, spotkaniach z ludźmi i tak dalej. Po prostu potrzebowałam takiego dnia tylko dla siebie samej. A teraz montuję vloga z Majorki i cieszę się, że za chwilę chyba wreszcie go skończę, bo przez niego mam straszne opóźnienie w moich vlogach, bo po prostu zawsze takie podróżnicze odcinki mnie trochę przytłaczają, jeśli chodzi o montaż. Także najlepsze jest to, że w ogóle już kolejnego vloga tego po tym z Majorki już mam zmontowanego. Pyszne. Dzień dobry. Od rana czekanie na zajęcia. Dzisiejsze śniadanko, tosty z fasolką w pomidorach, na to pieczarki podsmażone z sosem sojowym i szczypiorek. Pycha! Dzień dobry, dzisiaj po zajęciach wybrałam się na siłownię. Pierwszy raz po dosyć długiej przerwie. No i wracam dzisiaj do mojego wyzwania. Do mojego wyzwania 75 soft
challenge. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to chyba 2 tygodnie temu we vlogu tłumaczyłam, o co chodzi. Także wracam, była przerwa, ale wracam, już jestem gotowa do działania dalej. A tutaj mój piękny obiad, czyli kasza jęczmienna z warzywami i natką pietruszki w curry. Do tego wegańska kaszanka z dobrej kalorii i ogórki konserwowe. Także takie, może trochę dziwne połączenie, ale jest pyszne. Wracam do wyzwania. Udało mi się dzisiaj zrobić wszystko z zakładanych zadań. Także cieszę się, a jutro kolejny produktywny dzień. Wcale nie wchodzę z domu w pośpiechu i wcale nie zbiłam miseczki. Chcę właśnie spotkać z Olą dzisiaj z okazji Dnia Ziemi. Cały weekend są wegańskie wypieki w ciastku z dziurką, także idziemy sprawdzić. Dzisiaj zupełnie spontanicznie zabrałam się za decluttering, bo nawet jeżeli próbujemy żyć minimalistycznie, to niestety jesteśmy tylko ludźmi i przynajmniej ja tak mam, że co jakiś czas i tak muszę przejrzeć rzeczy, które mam, bo jakimś cudem zawsze mi się coś nazbiera. Nawet jeżeli podejmuję wysiłek ku temu, żeby nie zbierać rzeczy, to i tak te rzeczy po jakimś czasie się kumulują, pojawiają, nie wiem skąd. Tak, więc sprzątam i porządkuję. I wyrzucam to, czego nie potrzebuję. Hej, hej, jakoś mało się odzywałam w ten weekend i wydaje mi się, że w ogóle w tym tygodniu. A wczoraj miałam taki wyjątkowo towarzyski dzień, po prostu od rana do wieczora z ludźmi, co u mnie nie jest zbyt częste. Co ja mam z włosami? Muszę pójść do fryzjera i zrobić sobie curtain bangs. Rano widziałam się z Olą i byłyśmy razem w ciastku z dziurką. Jest to bardzo popularna cukiernia w Warszawie, która w minione lato została nagrodzona za najlepszą jagodziankę w Warszawie. Ale właśnie nie mają zazwyczaj nic wegańskiego, ale akurat teraz mieli ten weekend z okazji Dnia Ziemi przez ten weekend i jeszcze jutro. Także poszłyśmy spróbować i było naprawdę wspaniałe. Ten croissant był niesamowity. Nie wiem, czy nawet nie lepszy niż moje ulubione wegańskie croissanty z Eteru. Nie wiem, musiałabym tak spróbować w jednym czasie, żeby je jakoś tak ocenić miarodajnie. W każdym razie przepyszne. Później byłam na dniu otwartym mojej uczelni, bo umówiłam się z koleżanką ze studiów i po prostu tak pochodzić, pobyć, no i po prostu spędzić czas razem, tak, na uczelni w weekend. Nie wiem. Ale było warto pójść, bo dostałam torbę z mojego wydziału. Marzyłam o takiej przez całe studia i teraz na koniec studiów mam torbę mojego wydziału, Wydziału Filozofii UW. Także będę nosiła z dumą. No i jeszcze tak wyszło, że spotkałyśmy się z Olą ponownie wieczorem na spacerek. Jeszcze u mnie była na chwilę. Także wyjątkowo towarzyski dzień. Praktycznie cały dzień od rana do wieczora.
Za to dzisiaj miałam dzień taki totalnie na bycie odseparowaną od świata. Byłam sama ze sobą w mieszkaniu. Wyszłam do sobie tylko na chwilę wyrzucić śmieci i to tyle. Znalazłam nowy kanał na YouTube dzisiaj, takiej francuski, która jest minimalistką i taką bardziej... Ona się nazywa ultraminimalistką. Po prostu jest taką minimalistką bardziej... Nie uważam, że to jest ekstremalne, ale ktoś mi pewnie tak powie, że ekstremalną minimalistką. No tak nie uważam. Po prostu taką minimalistką, która ma... wybitnie mało rzeczy, więc sobie oglądam jej kanał i jest bardzo fajny, dopiero zaczyna, także fajnie i wspieram. Może wam pokażę po prostu na Instagramie, jak ona się nazywa. Jak ktoś chce, to sobie ją znajdzie. I uważam, że jest mega urocza, bardzo mi się podoba to, że strasznie ma naturalny ten content i jak normalnie mówi do kamery, jakby praktycznie tam nie ma cięć, albo jest bardzo mało cięć. Poza tym jest prześliczna i po prostu ma jakąś taką, nie wiem, no jest po prostu taka czarująca sama w sobie. Tak się nazywa. Także jak ktoś chce, to sobie zobaczcie na Instagramie, znajdziecie też link do YouTube'a. W każdym razie dziewczyna mnie zainspirowała do pozbycia się jeszcze większej ilości rzeczy i generalnie już od dłuższego czasu miałam takie poczucie, że znowu zaczynam się gromadzić trochę rzeczy, że jednak tutaj jest coraz mniej minimalistycznie, jakby no, nadal jest minimalistycznie, jak porównam to do jakiejś przeciętnej osoby, ale jak na moje standardy i to, gdzie ja bym była, no to jakoś tak zaczęło mi się za dużo rzeczy gromadzić. I już w sumie od 2 miesięcy jestem w procesie w ogóle wystawiania różnych rzeczy na Vinted, moich ubrań i tak dalej, książek, dodatków, także też zapraszam. Może jeszcze jak to oglądacie, to nadal coś tam jest na sprzedaż. Mam nadzieję, że nie, szczerze mówiąc, ale pewnie tak, więc link w każdym razie zawsze znajdziecie w opisie do mojego Vinted. A tak, więc wyprzedaję rzeczy i chcę wrócić znowu do takiego jeszcze bardziej minimalizmu. Cały czas jestem minimalistką, uważam się za minimalistkę, ale gdzieś zaczęłam chyba troszeczkę odpływać od tego minimalizmu. Jeśli chodzi o rzeczy materialne. Zaczęłam nawet sprowadzać jakieś takie rzeczy do domu, których bardzo długo nie robiłam. Na przykład, nie wiem, gdzieś dostanę jakąś naklejkę i ją potem trzymam w szufladzie, nie wiadomo po co. Jakieś takie pierdoły. Też wydaje mi się, że rzeczy mi się trochę nagromadziło, jeśli chodzi o ubrania. I nie podoba mi się to. A jednocześnie mam coraz bardziej poczucie, że ja nie mam się w co ubrać, więc to jest w ogóle ciekawe, że to jest tak trochę na odwrót. Jak mam mało rzeczy, to nie mam problemu, że nie mam się w co ubrać. Dosłownie ja codziennie się budzę rano i wszystko do siebie pasuje, zakładam cokolwiek i czuję się super. A im więcej mam rzeczy, tym właśnie gorzej się czuję z moimi ubraniami i częściej czuję, że nie mam się w co ubrać. I naprawdę ostatnio mam wrażenie, że ja totalnie nie mam się w co ubrać. W ogóle całą zimę nosiłam dosłownie te same 5 rzeczy. Ale akurat to jest już trochę kwestia pory roku, bo zdecydowanie bardziej lubię się ubierać i przykładać wagę do wyglądu latem czy wiosną, kiedy po prostu jest cieplej i mogę się ubrać tak, jak mi się podoba, a nie jakieś same takie wielkie, obszerne rzeczy. Mnóstwo warstw i tak dalej. Ja nie jestem fanką w ogóle takich ubrań jesienno-zimowych, zdecydowanie bardziej wolę letnie, jakieś crop topy, lniane spodnie, shorty, sukienki i tak dalej. Także cieszę się też na to, że pogoda już jest coraz lepsza. Zaraz widzisz, tutaj się jakoś strasznie rozgadałam, ale chciałam jeszcze zrobić szybki update mojego 75 Soft Challenge. Także wróciłam do tego i wczoraj zrobiłam większość rzeczy, które miałam zaplanowane w wyzwaniu. Dzisiaj co zrobiłam? Praca, książka, aktywność nie, chwila dla siebie tak. Robiłam dzisiaj skincare z masażem, gua sha, czego nie robię prawie nigdy. Także to był totalnie moment dla siebie. No i nauka, nie uczyłam się jeszcze dzisiaj. Tak, także nie poszło jakoś super, ale potrzebowałam teraz w ogóle takiego odpoczynku. Tym bardziej, że właśnie na Wielkanoc byłam w Austrii u rodziny Kaspra, więc cały czas byłam z dużą ilością ludzi. Później Kasper był u mnie prawie 2 tygodnie. Potem byłam u moich rodziców w tym tygodniu na początku. I mam wrażenie, że jestem tak dużo gdzieś w różnych miejscach i z ludźmi, że gdzieś tam tracę ten kontakt ze sobą i takie swoje centrum. I dzisiaj właśnie bardzo potrzebowałam takiego czasu dla siebie, bez żadnej presji, bez jakichś rzeczy do zrobienia. Tak samo było w czwartek. Ale czuję, że to mi dużo daje i że chyba już w tym przyszłym tygodniu będę miała siłę i ochotę robić rzeczy. Jutro chcę mieć taki bardzo produktywny dzień.
tylko że miałam taki totalnie dzień dla siebie samej, chociaż też był dosyć produktywny, bo musiałam w ogóle nagrać jedną współpracę i też później no, po prostu robiłam wielkie sprzątanie mieszkania, także jednak to był produktywny dzień mimo wszystko, no jednak taki dzień jakby sama ze sobą w domu, to jest po prostu to, jak ja widzę odpoczynek dla siebie. I jeszcze z takich update'ów, to w sobotę jadę do Berlina na majówkę do Kaspra, także w kolejnym weekly vlogu będą może jakieś ciekawsze rzeczy spoza Warszawy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ma być piękna pogoda właśnie w przyszły weekend, także jeszcze cały tydzień ma być słabo, ale potem już weekend ma być ładnie. Także bardzo liczę na to, że tak faktycznie będzie. A dzisiaj mam jeszcze do obrobienia jeden film. I potem już będę szła spać. A jutro nowy tydzień. Tak jest. Pa, pa. Do następnego.